krótko mówiąc, jest to dwóch, a nawet trzech bardzo utalentowanych ludzi. Zaczynają tutaj swoją karierę. Mam nadzieję, że skończy się wielką karierą światową. Jak widać, większość zdjęć jest ulicznych. W kolorze, tak sobie postanowiłem, że przedstawię wszystko nie w kolorze. Większość z Chorzowa, nie tylko z Chorzowa. Od gimnazjum to się zaczęło. Kolega mnie zachęcił na kółko właśnie foto u pana Siedlińskiego. No i od tego to się zaczęło. Później zakup lepszego sprzętu, no i szkoła fototechnik w Bytomiu od 2 lat. Na początku można mieć najtańszy kompakt i można się uczyć, bo jak wiadomo, najważniejsze jest to, co ma się w głowie, a nie sprzęt. Ostatnio byłem na planie filmowym w Wesołym Miasteczku, nie wiem, czy pan słyszał, szkoła filmowa z Częstochowy miała plan filmowy do filmu samochodach i tam mieliśmy z kolegą właśnie taki making of, jakby backstage'u, zdjęcia i wideo z backstage'u. Nie? Najważniejsze zdjęcie to jest to zdjęcie, co kolega tam skacze, to opublikował mi je Nikon na Facebooku na swoim oficjalnym koncie, co ma 8,5 miliona bodajże osób, także no, mały debiut. Zapraszam na wszystkich chętnych na moje konta na Facebooku jako Piechota i tam już dalej będę wiedzieć, gdzie wejść. Natomiast wszystkie konta są udostępnione. Kuba to jest mój przyjaciel, znamy się od paru lat w sumie. Razem chodzimy na zdjęcia, pomagamy sobie nawzajem. Właśnie dzisiaj on mi pomógł, ja gram na jego wystawie. 6-7 kawałków mojej twórczości, kolega Kamil będzie DJ-em. Podejrzewam, że inspiracją Patryka jest życie, to co nas otacza, tak? Wszystko co widzimy, co nas dotyka, jest pisane w tekstach. Yeah.